Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym przedstawić Ci kilka porad od starego freelancera, jakim w sumie jestem, ponieważ tym zajmuję się już od kilkunastu lat, no dorywczo, różnie to bywa. Są miesiące, kiedy mam bardzo dużo pracy, a są lata, kiedy przez kilka miesięcy niekoniecznie, bo nie muszę, ale z drugiej strony cały czas staram się być na bieżąco i staram się być na tym tak zwanym topie. Przez te ostatnie lata nazbierało się różnych mnóstwo doświadczeń, dużo takich niefajnych, o których czasem wspominam, ale tylko drobne ilości, a myślę, że warto by było czasami trochę więcej poopowiadać o tej ciemnej stronie mocy, ciemnej stronie biznesu, bo to warto też wiedzieć, że taka istnieje, ale tym razem chciałbym przedstawić Ci kilka punktów, które uważam, że warto wiedzieć, jeżeli chcesz się tym zajmować. W ogóle warto wiedzieć, jeżeli prowadzisz biznes, o tych pewnych rzeczach, bo one są dosyć uniwersalne dla różnych biznesów, które prowadzisz, szczególnie takich mikroprzedsiębiorstw jednoosobowych. Warto wiedzieć o tych rzeczach, bo większość z nich jest na tyle uniwersalna, że praktycznie zastosujesz je w każdej branży. Ale ze względu na to, że sam zajmuję się tym freelansowaniem, to w tym wypadku mam takie doświadczenia, a nie inne i dlatego na tym się chciałbym bardziej skupić. Bardzo długi wstęp, a teraz już czas na to, żeby pokazać to, o co mi chodzi, więc czas ruszyć do rzeczy. Zapraszam do oglądania tego filmu. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Prowadzenie biznesu to wspaniałe momenty, ale też i te trudne momenty. Czasami te trudne momenty sami sobie szykujemy, sami sobie gotujemy ten los, że tak można by było powiedzieć wręcz. Więc właśnie chcę Ci wspomnieć o takich rzeczach. Punkt pierwszy, szanuj swój czas. Twój czas jest bardzo cenny. Co rozumiem pod hasłem szanuj swój czas? Cały czas się ucz, buduj procesy, rozbudowuj rzeczy, które robisz. Automatyzuj pewne rzeczy, które wykonujesz. Przygotowuj sobie szablony, przygotowuj sobie gotowe rzeczy, bo to mocno przyspiesza pracę. Mam taki zwyczaj, że trzymam jeszcze dokumenty, które tworzyłem 20-30 lat temu, dlatego że czasami się do nich mogę odwołać, do jakiejś starej umowy, gdzie były jakieś zapisy, które były wtedy świetne, a teraz przygotowuję kolejną umowę z klientem i te zapisy mi się bardzo przydają. Więc mając dostęp do takich plików odpowiednio poukładanych, uszeregowanych, tutaj odsyłam do takiego filmu na temat tego, jak to robić, mniej więcej, jak te porządki co roku zrobić, na co zwrócić uwagę, to jeżeli to wszystko ogarniesz, będziesz osiągać dużo lepsze efekty, będziesz tracić mniej czasu, bo kolejnej umowy nie tworzysz od nowa, tylko korzystasz już z konkretnego szablonu i wypełniasz tylko odpowiednie miejsca, tylko poczytaj dobrze, bo ja już parę wpadek miałem, że pani, panią nazwałem, albo pytany byłem przez klienta, no dobra, a kto to jest pan tam, nie wiem, Iksiński?
Ojej, to na poprzedniej umowie miał to odbierać Ksiński. Bardzo przepraszam, poprawiałem tą umowę i oczywiście odsyłałem, ale to było dużo szybsze niż tworzenie tego na nowo, niż stwarzanie całości na świeżo. Tak samo szablony maili, szablony odpowiedzi, jakieś materiały onboardingowe, no na przykład wykonuję stronę internetową, a potem muszę poinformować klienta, co ma z czym robić, co do czego jest, jak to ma wszystko wyglądać. No to właśnie to jest świetna metoda do tego, żeby na to zwrócić uwagę. Także zachęcam i zapraszam do tego, żeby to właśnie robić, czyli przygotowywać sobie szablony, bo szanujesz swój czas, nie tracisz go na głupot. Naucz się dobrze pisać. Ja wiem, że dużo osób twierdzi, że nie ma do tego talentu, ale stworzenie tych umów, komunikacja przez maile naprawdę dużo dają. Dlatego, że prościej jest poświęcić 5-10 minut, więcej nawet na to, żeby dopieścić danego maila, którego później setki razy użyjesz, niż za każdym razem opowiadać tą samą historyjkę. Jak myślisz, dlaczego sporo filmów na moim kanale jest typowo poradnikowy? Już Ci odpowiadam. Dlatego, że ja nie tracę czasu na to, żeby kolejny raz klientowi opowiadać o danej rzeczy, jak coś zrobić, tylko po prostu podsyłam mu, proszę zobacz sobie, tu masz link do filmiku i tam zobacz, jak daną rzecz należy zrobić. Lub proszę bardzo, tu jest artykuł na mojej stronie internetowej, tam poczytasz więcej na ten temat, i jak już będziesz mieć tą wiedzę, to wróć, to wtedy już będziemy rozmawiać na tym samym poziomie, bo na tym samym poziomie będziemy. Będziesz rozumieć, co do Ciebie mówię i ja będę z Tobą mógł rozmawiać już o konkretach, a nie wprowadzać Cię dopiero do tematu albo opowiadać bajki na temat tego, co mam zamiar zrobić, bo chyba nie o to Ci chodzi, prawda? Naucz się pisać dobrze. To jest świetna umiejętność i bardzo ważna, wbrew pozorom bardzo, bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Tego nie uczą za bardzo szkoły, a to bardzo źle, bo właśnie ta umiejętność bardzo Ci się przyda. Więc ćwicz. Najpierw teksty będą słabe, ale potem będą coraz lepsze i coraz lepsze. Coraz lepsze napiszesz maile, coraz lepsze napiszesz oferty, coraz lepsze napiszesz różnego rodzaju inne rzeczy. Na ten temat jest też bardzo dużo materiałów, jak to robić, jak do tego podchodzić, więc po prostu korzystaj z tego, ćwicz i ćwicz. Cały czas rozwijaj tę umiejętność. Coś, co przyznaję się szczerze, bardzo długo sam musiałem się uczyć. Odróżnij koszt od wartości. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Koszt a wartość. Nie bądź dla klienta kosztem, tylko dawaj mu wartość. Przekonuj go do tego, że to, co robisz, ma wartość, a nie jest tylko fakturą za rzecz, którą wykonałeś, którą wrzuci sobie w koszty. Zupełnie to zmienia podejście klientów do tego, co robisz i zupełnie zmienia to Twoje podejście, bo będziesz dostawać pieniądze po prostu w większej często ilości, bo klienci będą doceniali to, co dla nich robisz, bo dajesz im wartość. Ja naprawdę sam się cały czas tego uczę, cały czas jeszcze pokutuje we mnie to, co tam wkładano mi w dzieciństwie, co ty tam wiesz, nie odzywaj się niepytany i tak dalej, różnego tego typu rzeczy. Wcale nie. To bzdura, bullshit, i nie dawaj sobie tego wmówić. To, co robisz, ma swoją wartość i za to masz dostawać pieniądze. Więc dostawaj je. Po prostu dostawaj. Doceniaj wartość tego, co robisz i wartość tego, co innym dajesz. Pozwolę sobie na małą reklamę. Jeżeli potrzebujesz kogoś, kto poprowadzi Ci kanał na YouTubie lub
pomoże stworzyć materiały do tego, aby je tam zamieścić i dzięki temu dotrzeć do ponad 2 milionów klientów w Polsce i ponad 2 miliardów na całym świecie, to właśnie świetnie trafiasz. Chętnie Ci w tym pomogę. Zapraszam do kontaktu na dole filmu, na pewno go znajdziesz i porozmawiajmy. Może będę mógł Ci pomóc. Skupiaj się na tym, co dostaje klient, co innym dajesz, niż na tym, ile za to muszą zapłacić. To naprawdę jest zupełnie inne podejście. Bo jeżeli klient przestaje myśleć o tym, że bo to będzie kosztowało tyle, tylko to kosztuje tyle, ale dzięki temu to i to zyskuje to popatrz, to zupełnie zmienia postać rzeczy. Zupełnie inaczej zaczyna do ciebie podchodzić. Więc korzystaj z tego. Korzystaj z tego, że to, co dajesz, to dajesz konkretną wartość, a nie koszt. Bardzo ważny punkt i bardzo wyraźnie go podkreślam. Nie dawaj się wciągnąć w tematy w stylu, ile to godzin zajmie. Po pierwsze, klienta guzik to interesuje. Interesuje go bardziej, czy będzie to zrobione, czy nie. Po drugie, ty, jeszcze raz powtórzę, masz dawać klientowi wartość. Więc to bardzo istotne, żebyś dawała wartość, a nie rozliczała się za przeproszeniem dupo godziny. Bo rozliczanie się za godziny siedzenia to jest domena firm państwowych, firm takich, gdzie nie liczy się wyników, tylko to, że pracownik siedzi. To są firmy, w których pracownicy pracują 8 godzin i mówią do widzenia, panie kierowniczku, wychodzę. Jeżeli taką firmę chcesz prowadzić, to jest to bez sensu. Jeżeli ty we własnej firmie, czy pracując jako freelancer, takie masz podejście, to w ogóle sobie odpuść, to nie jest dla ciebie. Tutaj to działa na takiej zasadzie, że coś robisz i to od twojej poziomu wiedzy, umiejętności, narzędzi i paru jeszcze innych rzeczy zależy, czy dana rzecz ci zajmie 5 minut, czy zajmie ci 15 godzin. Prawda? A klienta to nie powinno obchodzić. On płaci za kompetencje, on płaci za zrobienie czegoś, a nie za godziny, które ty masz robić. I nie wchodź w to. W żadne tego typu rzeczy rozliczanie godzin. Rozliczasz wartość, bo dajesz wartość i za to klient płaci. Płaci ci klient za wartość, nie za godziny, które spędzasz nad tym. To jest twój problem i tylko twój i klienta nie powinno zupełnie to obchodzić. Bo jeżeli coś ci dużo czasu zajmuje, może korzystasz ze złych narzędzi, może nie masz wiedzy, przyznaj się, możesz nie mieć wiedzy. No to się doucz, po prostu. Albo skorzystaj z pomocy kogoś, kto ma tą wiedzę i po prostu mu zapłać. Zawsze lepiej zarobić nie 10 zł, tylko 7, niż nic nie zarobić. Czy nawet 5 zł, podziel się połową zysku. I zamiast 10 zł zarób 5, komuś zapłać 5, żeby ci pomógł, ale i tak jesteś 5 zł do przodu. Oczywiście to możesz 5 tysięcy, 5 milionów. To już nie jest istotne. Chcę tylko pokazać ci zasadę, jak to działa. Jak masz z tego korzystać. I korzystaj z tego. Częsty błąd freelancerów i różnych małych przedsiębiorców. Nie wliczają wszystkiego, co poświęcają w swojej firmie czy wykonywaniu rzeczy do swojego czasu pracy. Czas pracy jest wyliczany tylko na ten czas, który poświęcają klientowi. Bo tak naprawdę ty musisz wiedzieć, ile tak naprawdę kosztuje cię dana rzecz. Jeżeli na przykład mam zrobić stronę internetową dla klienta, i najpierw przygotowuję sobie grafiki, teksty i tak dalej, a potem sklejam całą stronę i sklejenie zajmuje mi powiedzmy 12 godzin, to można powiedzieć, że w sumie rozliczam się za 12 godzin. Nie.
rozliczasz czas, od którego momentu zaczynasz już myśleć o projekcie, bo już układasz sobie w głowie, co i jak ma wyglądać. Dodatkowo musisz to potem rozliczyć, więc jakaś faktura do księgowości, jakieś coś tam, policzenie tego wszystkiego, to też wlicza się w koszt projektu, bo nie jest ten czas czasem, kiedy pójdziesz pooglądać seriale na Netflixie, pobiegać lub pójdziesz na spacer z psem, żoną, dzieckiem czy kim tam, tylko pracujesz. No owszem, że podczas spaceru z psem ja sobie poukładam pewne procesy, ok, ale to też jest czas pracy. Więc tak naprawdę projekt nie trwa 12 godzin, czyli czas, kiedy zaczynam siadać przed klawiaturą i to wszystko wprowadzam, tylko trwa 20, 50, 30 godzin, bo tyle czasu relatywnie rzeczywiście na to poszło. Dopiero po tych 30 godzinach odpaliłem seriale na Netflixie, czy co tam innego robisz, czy poszedłem na ten spacer. Więc ten czas jest czasem, który też powinien służyć wynagrodzeniu. Jeżeli podsumujesz te godziny, to nagle wyjdzie, że pracujesz za 7 zł za godzinę. To stawki poniżej obecnych obowiązujących na rynku. Przemyśl to! Chyba masz za niskie stawki! Przemyśl to! Ważne jest zwracanie uwagi na sygnały alarmowe, które dostajesz od klienta. Jeżeli klient negocjuje ostro cenę, to raczej sobie go odpuść. Jeżeli klient bardzo mocno chce rozliczać wszystkie godziny, wszystkie rzeczy, lepiej sobie go odpuść. Jeżeli klient nie chce podpisać umowy, to w ogóle tego nie rób. Dziękujemy, koniec rozmowy, do widzenia panu. Po prostu. Nie wchodź w tematy, gdzie nie masz umowy. Umowa nie jest tylko problemem twoim, bo jak ty to teraz rozliczysz z urzędem skarbowym. Na koniec możesz tą umowę po prostu podrzeć albo spalić z klientem i nie ma problemu. Dogadaliście się, to jest wasz problem, wasza sprawa. Urząd skarbowy dopiero jak się dowie, to dopiero do ciebie po to przyjdzie. Ale generalnie umowę musisz mieć. Bo to, co na piśmie, to obowiązuje. Nie ma rzeczy załatwiania na gębę. Nic nie załatwiamy na gębę. Ma być umowa. Jeżeli jest to umowa o pracę, o wykonanie czegokolwiek, jest umowa w formie pisemnej. To obowiązuje i to obowiązuje obydwie strony. Umowa jest obowiązkowa. Nie wykonujesz pracy bez podpisania umowy. Podpisania dwóch stron. Że zapoznały się. Umowa w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. I trzymamy się zapisów umowy i tylko tego, co jest na umowie. Jeżeli chce klient rzeczy dodatkowe, bardzo proszę, wyciągamy kartkę, piszemy kolejną umowę. Nie ma problemu. To wymaga kolejnej umowy, żadne ustalenia poza umową. Bo tego będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i w końcu wyjdzie, że jak to wszystko podliczysz, stawka wyjdzie ci poniżej 5 zł za godzinę. Na pewno tego chcesz? Aż tak tanio? Sprzedajesz skórę? Na pewno? Więc umowa. Kolejna rzecz. Jeżeli klient nie chce wpłacić zaliczki, dziękujemy bardzo. Najlepsi są klienci i do takich należy dążyć, którzy całość opłacają od razu. Jest z góry ustalona kwota. Bardzo proszę, tu jest numer konta. Umowę podpisaliśmy, przelew na konto i już. Jeżeli się klient boi, a ty jako freelancer nie masz zarejestrowanej działalności, skorzystaj z firmy Usme. Tam jest taka możliwość, że możesz wziąć, podpisać umowę z klientem, klient wpłaca pieniądze na konto Usme i dopiero jak klient potwierdzi, że twoja praca jest wykonana, to Usme wypłaca tobie pieniądze, a klientowi wystawia fakturę. Jeżeli się nie wywiążesz z tego, co masz zrobić, no to po prostu Usme zwraca pieniądze klientowi i tyle. Więc jest to dobry układ i bezpieczny dla klienta. Jeżeli nie masz innych pomysłów i klient, no nie masz jakiegoś portfolio czy coś, nie możesz się pochwalić, co już zrobione zostało, to jest to świetne rozwiązanie, bo możesz po prostu z tego skorzystać i do Usme takie coś przesłać. I jest bezpieczny klient, bo wie, że ty nie uciekniesz z pieniędzmi, a zarazem
ty masz to bezpieczeństwo, bo wiesz, że te pieniądze tam na ciebie czekają. Po prostu masz wykonać robotę, którą się zobowiązałeś i już, wykonujesz, klient potwierdza, jest wykonane, voilà, koniec tematu, pieniądze na stół, faktura, dziękuję, miło nam było. W ten sposób załatwiasz też temat tego, że no, nie masz działalności, więc Juzmi pobiera tam swoją prowizję, to sobie sprawdź ile, pobiera pieniądze na podatek, sporo, powiem ci tyle, zostanie ci full 2/3 tej kwoty, co tam ustalasz, a licz bardziej połowa, bezpiecznie i miłe jest zaskoczenie, jak jest więcej pieniędzy, więc mniej więcej tak wyliczaj i sprawa jest prosta, czysta, urząd skarbowy zadowolony, Juzmi zadowolone, klient zadowolony, ty zadowolona, no win-win, pełne szczęście i pełna nirwana, tak? Więc to jest kolejna rzecz i jeszcze jedna rzecz. Ja sam wprowadzam ostatnio coś takiego, że jeżeli klient chce bardzo oferty, widząc moje portfolio, widząc jakich klientów załatwiłem, to się nauczyłem od Mirka Burnejki. Dziękuję ci Mirku, naprawdę super robota, bardzo ci za to dziękuję. Korzystam z tego i to jest po prostu super. Mianowicie, jeżeli klient wypytuje o ofertę i sobie życzy, żeby jemu przygotować ofertę, mówię, wie pan co? Wie pan co robię, jak to robię? Ma pan tutaj opinię klientów. Jeżeli to jest panu mało, to proszę sobie poszukać kogoś innego, kto będzie panu robił te oferty, śliczne obrazki wklejał, inne tam pierdoły. I już. Ja nie mam na to czasu. Ja mam tylu klientów, że ja chcę ich obsługiwać, a nie zawracać sobie takimi rzeczami jak tworzenie pięknych, kolorowych ofert, które nie wiem po co są w sumie potrzebne panu, gdzie i tak tylko pan podejmuje decyzję. Bo co innego, jeżeli to jest duża firma, korporacja, no podejmuje kilka osób decyzje, potrzebne są materiały na zarząd, żeby to pokazać, to jest inny temat. Zaznaczam, w B2B to jak się zdarza i to jest zupełnie inny temat. Ale w tym wypadku, jeżeli mam do czynienia z jedną osobą decyzyjną i ona takie rzeczy wymyśla, sorry, ja nie mam czasu. Przygotowanie dobrej oferty na stronę internetową z pełnym rozrysowaniem szablonów i tak dalej, to jest dzień roboty, a czasami nawet 3-4 dni roboty. Wolę ten czas poświęcić na robienie jej strony internetowej, a nie zawracanie sobie takimi rzeczami. Kapisci? Jasne? No to super. Przejdźmy do kolejnego punktu. Ostatni punkt, który jest bardzo istotny. Pamiętaj, to jest twój biznes. Twój. Ty ustalasz zasady. Ustalaj je pod siebie i ustalaj tak, aby tobie było dobrze i tobie wygodnie. Nie jesteś od tego, żeby wszystko robić dobrze klientom. Pewne rzeczy są takie, jak terminy płatności czy inne tego typu rzeczy, które układasz pod siebie. Po prostu. Jeżeli ich nie ułożysz pod siebie, to będzie lipa. Więc nie rób tego. Zajmij się tym, żeby to robić wszystko dobrze i pod siebie, a nie pod klientów. Więc to zupełnie zmieni twoje podejście do biznesu i zmieni wszystko w twoim biznesie. Pamiętaj też, że biznes raczej też ma przynosić ci dochód. Więc po rozliczeniu tych wszystkich godzin staraj się, żeby ten dochód był i to troszkę może większy niż najniższa krajowa i stawka, nie wiem ile tam teraz, 11 czy 13 zł za godzinę. No nie żartujmy, no. Jeżeli dostarczasz wiedzę specjalistyczną, wyjątkową na rynku, no dobra, no masz konkurencję, ale no skoro klient do ciebie przyszedł, no to jednak byłeś lepszy od konkurencji, czy lepsza, no to w takim razie, no niech to kosztuje. Tutaj jeszcze jedna uwaga, którą kiedyś usłyszałem od bardzo mądrego człowieka, mojego kolegi Maćka. Maćku, bardzo ci za to dziękuję, mój imiennik. Maciek powiedział. Maciek, słuchaj, pamiętaj zawsze, klient ma czuć, że płaci. Klient musi czuć, że płaci, bo wtedy dopiero docenia to, co dla niego robisz. Jeżeli klient nie czuje, że płaci,
nie szanuje twojej pracy. Zupełnie nie szanuje. Ma gdzieś to, co robisz. Po prostu. Więc dobrych zarobków i trzymaj się tej rady. Na pewno będziesz dużo lepiej na tym wychodzić. Dzisiejszy materiał starałem się poświęcić pokazaniu ci, jak prowadzić mikroprzedsiębiorstwo i mikrobiznes. No, jak być też freelancerem, bo tutaj często też to tak działa. Te najważniejsze kroki milowe i najważniejsze rzeczy, na które często ludzie nie zwracają uwagi, które są często błędem i które często na późniejszym etapie są po prostu problemem. Nie chcesz takich problemów, zaręczam ci, więc po prostu rób tak, aby ich nie mieć. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem ci przekazać, wszystko, co chciałem ci przedstawić w tym filmie. Bardzo ci dziękuję za jego oglądanie. Życzę ci wszystkiego dobrego. Niech się wszystko układa, niech wszystko stanie się tak, jak chcesz i tak, jak oczekujesz. Jeżeli uważasz, że film ktoś powinien obejrzeć, na pewno ktoś taki jest, na pewno kogoś takiego znasz, to proszę bardzo, udostępnij ten film. Niech ma możliwość obejrzenia go i przekonania się o tym, że warto to robić i że warto to obejrzeć. Warto stosować się, przepraszam, do tych rad, które tutaj pozwoliłem sobie przedstawić. Kolejną rzeczą, jeżeli film ci się podobał, no to bardzo proszę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek po to, aby mechanizm YouTube wiedział, że ten film jest wartościowy, a zarazem, żeby mógł przedstawiać ci kolejne filmy, które pojawią się na moim kanale na YouTubie. Mój kanał YouTube to Sukces Studio pisane razem. Zapraszam, zajrzyj, tam jest coraz więcej filmów wartych obejrzenia, wartych tego, aby się z nimi zapoznać. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem ci przekazać. Jeżeli chcesz więcej rzeczy na temat biznesu, prowadzenia dobrze biznesu, zapraszam na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz dużo informacji na temat sprzedaży, marketingu, narzędzi informatycznych, które wykorzystuję na co dzień w prowadzeniu biznesu. Zapraszam też oczywiście do zasubskrybowania mojego newslettera. Będziesz raz w tygodniu dostawać co niedzielę maila, w którym przedstawię ci nowe materiały, które przygotowałem, ale też to, co odkryłem, bo sam prenumeruję kilka mailingów płatnych, newsletterów płatnych, więc też sporą wiedzę dzięki nim uzyskuję, to w tym momencie masz u mnie za darmo. Nie mówię, że przekopiowuję tam te maile, broń Boże, tego nie robię, ale ciekawe rzeczy zamieszczam i udostępniam, więc jak najbardziej myślę, że warto zasubskrybować sobie mój newsletter. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Życzę ci wszystkiego dobrego, niech ci się wszystko dobrze układa. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiam.